Cześć, tu Ernest! I to już chyba pewne, że kula energii w zalewie zdobyczy zabierze nas w podróż w czasie, ale nie tak, jak się tego spodziewaliśmy. Okazało się, że to będzie podróż w obie strony czasu. Pierwszy zwiastun zapowiedział nam, że wróci stary, dobry, stęchły skład, który został zniszczony przez meteor w sezonie czwartym. Sam Fortnite nawet poprosiło nas, abyśmy powspominali. Drugi zwiastun jednak ujawnił, że ta podróż w czasie nie będzie byle jaka. Drugi zwiastun miał dopisek: spójrz w przyszłość. Z takim oto zdjęciem. Na tym zwiastunie jest jeden wielki mech z potężnymi działami. Według mnie to będzie nowy pojazd. Wątpię, aby twórcy gry dodali takiego potężnego skina do gry. Co ciekawe, na tym zwiastunie jest logo organizacji Przybysza. Tego Przybysza, który w czwartym sezonie wystrzelił swoją rakietą kilka razy przez różne wymiary. Jego ostatni skok zostawił na niebie wielką wyrwę, która była początkiem każdego wielkiego eventu w grze. To właśnie ta wyrwa przyniosła nam na mapę kostkę, a ta kostka później kulę energii i tak dalej. Mieliśmy już okazję to wszystko dokładnie mówić w kilku ostatnich filmikach. Po prawej za to jest coś nowego. Tego loga jeszcze nie było w grze. Niektórzy porównują to do rakiety Przybysza lecącej w dół. I słusznie. Koniecznie piszcie swoje teorie i przemyślenia. Może komuś z was uda się przewidzieć cały łańcuch następnych wydarzeń. Czyli tak, Przybysz powróci. Ten zwiastun nam podpowiada, że powróci z całym batalionem robotów. W jakim celu? Myślę, że opis tego skina dobrze pasuje do tego zwiastuna. Jego intencje dalej są nieznane. Dzisiaj o 16 na światło dzienne wyszedł nowy zwiastun. Na tym zwiastunie ponownie mamy wielkiego X-a, który oznacza oczywiście 10, ale co najciekawsze, po prawej i po lewej mamy pierwsze spojrzenie na skiny z nadchodzącego karnetu bojowego. Jeden z tych skinów jest prawdopodobnie za setny poziom, a drugi za pierwszy poziom karnetu. Pewne jest to, że oba te skiny będą miały różne etapy do odblokowania. Zaczynając od lewej, widać kompletnie nową postać. Niektórym przypomina Ghostlidera, a niektórym Sansa. I nie dziwię się, ale to jest jakaś nowa postać. Co ciekawe, to coś to chyba szyja tej postaci i wygląda ona trochę jak skin Galaxy. Niżej widać wielki kołnierz ubioru tej postaci. Po prawej za to jest nowa edycja Drifta. Tym razem jestem tego pewien, że to jest damska wersja Drifta. Na tym obrazku dobrze widać, że nowy Drift ma nową, mroczniejszą maskę. Uszy są mniejsze i bardziej spiczaste. Oczy oraz brwi też się nieco różnią od oryginału. Widzimy też, że ta nowa postać również będzie miała duży płaszcz z równie dużym kołnierzem. O, jeszcze jest kaptur. Nowy kaptur będzie ciemniejszy, a do tego w kropeczki. To nie wszystko. Mogliście już usłyszeć o tym, że w Chinach nie można przedstawiać czaszek w grach. Dlatego postać po lewej musiała zostać odpowiednio zmieniona, aby mogła być przedstawiona w Chinach. Oto jak wygląda chińska wersja tego zwiastuna. Moim zdaniem postać po lewej wygląda teraz lepiej w swojej masce. Wyraźnie widać też galaktyczną szyję tej postaci. Na tej wersji lepiej też wydać kaptur w kropeczki damskiej wersji Drifta. Hełm tej postaci pewnie będzie do odblokowania na jednym z etapów tego skina, ale jest też możliwość, że będzie ona wyjątkowa dla graczy w Chinach. Swoją drogą to mam dla was ciekawostkę na temat Drifta. W sezonie 5, kiedy Drift był w karnecie, na ekranach czytywania za wyzwania tygodnia przedstawiony był jak Drift z ekipą ze świata Fortnite poznaje wyspę. Co ciekawe, co każdy ekran czytywania, Drift był coraz bliżej bobowych barw. Ewidentnie między nimi była jakaś chemia. Pod koniec sezonu Drift zabrał ją nawet do kina. Okej, może trochę teraz przesadzam, ale może ta damska wersja Drifta to bobowe barwy. Dlaczego by nie? W końcu wszystko jest możliwe. Drift po 5 zonach z bobowymi barwami mógł ją nawrócić do gangu driftów. No zobaczymy. Co do podróży w czasie, to jeśli przetłumaczymy dosłownie angielski opis tego zwiastuna, to brzmiałby on po polsku mniej więcej tak. Zakręć czasem. Myślę, że to potwierdza, że podróż w czasie w sezonie 10 nie będzie tylko w tył, ale też i do przodu. Nie wiemy, jaki skutek może mieć wybuch tak potężnej kuli energii. Tak samo jak wyrwa na niebie, kula energii może spowodować wiele anomalii, które zamienią naszą mapę. Kula energii może nam przynieść coś z przeszłości, ale też coś z przyszłości, albo nawet z innej galaktyki. Jak mogliście się już u mnie dowiedzieć, sam Przybysz w czwartym sezonie użył technologii punktu zerowego, czyli kuli energii, do jego podróży przez różne galaktyki, czy wymiary. Poza tym Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, dalej jako swoją lokalizację ma ustawiony punkt zerowy, ale zamienił on niektóre litery na cyfrę 0. Jeśli je wyodrębnimy, to otrzymamy 4 zera, a 4 zera są znane m.in. jako tak zwane anielskie liczby. 4 zera mogą oznaczać, że pewna sytuacja w twoim życiu właśnie zatacza koło, czyli się powtarza. Taka ciekawostka. Na koniec chciałbym wam pokazać, jak wyglądają wszystkie zwiastuny, gdy odpowiednio pomniejszymy X-a z każdego z nich, aby do siebie pasowały wielkościowo. Raczej to nic nie wyjaśnia, ale fajnie wygląda. Następny i ostatni zwiastun będzie jutro około 16. Ja już nie mogę doczekać, a wy? I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.